Wtorek, pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu przekazuje słowa Pana Boga, mówiące o skuteczności Słowa Bożego. Pan Bóg mówi tak, że podobnie jak śnieg i ulewa spadają z nieba i tam nie wracają, dopóki nie przyniosą owoców, tak samo Słowo Boże nie wraca, jeżeli, jeżeli nie przyniesie tego, co, co zamierzało. Ale w tym porównaniu jest bardzo ciekawy element, bo mówi Pan Bóg tak: Nie wracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Ale żeby było nasienie dla siewcy czy chleb dla jedzącego, musi być współpraca ze strony człowieka. Chociażby lało ile trzeba, chociażby śnieg był, chociażby cokolwiek były warunki atmosferyczne, jeżeli człowiek nie weźmie tego nasienia, nie obrobi, nie postara się, żeby z tego zrobić mąkę i potem chleb, no nic z tego nie będzie, będzie głodny. Tak samo ze Słowem Bożym, Pan Bóg. Daje nam Słowo Boże i naprawdę daje tak często, jak spada deszcz, jak spada śnieg. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby jednak no, też z naszej strony był jakiś wysiłek ubrabiania, przyswajania, jakiegoś, można powiedzieć, takiej akceptacji Słowa Bożego, wchłaniania w swoje życie, tak żeby ono przynosiło owoce. Samo, samo mówienie Pana Boga nie wystarczy. Samo Pana Boga nie wystarczy, musi być ze strony człowieka również jakakolwiek współpraca. Psalmista mówi o tym, że by wysławiać Pana Boga, ale zwraca uwagę na to, żeby wysławiać Pana Boga wspólnie, razem. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. To jachdaw hebrajskie, które tłumaczymy jako razem, jako wspólnie, no, no, rzeczywiście oznacza to, co w naszym języku, że nie robimy czegoś indywidualnie, nie robimy czegoś tylko tak, że nie obchodzi mnie, co inni robią. Chodzi o pewną rzecz wspólnotową. I są tacy ludzie, którzy lubią modycie we wspólnocie, ale są też tacy ludzie, którzy uważają, że najważniejsze, żeby modlić się indywidualnie, żeby wejść do swojej izdebki, sam przecież Pan Jezus mówi: modlić się w ukryciu, tak, żeby nikt nie widział. Oczywiście, że ważna jest modlitwa indywidualna, ale psalmista zachęca nas do tego, żebyśmy również mieli modlitwę wspólną, brali udział w modlitwie wspólnej. I ci, którzy byli na jakiejś mszy świętej, tak jest, że każdy z nas chodzi nam mszę świętą pewną, wspólnotową, bo, bo trudno być, być, być samemu. No chyba, że się jest księdzem, ale każda właśnie Eucharystia, która jest, która jest modlitwą wspólnoty, zwłaszcza też takie Eucharystie wielkie, jakie mieliśmy przy okazji Jana Pawła II, czy, czy uwielbienia, które są wspólne, czy, czy nawet modlitwa nieraz różańcowa w tych grupach, różańcowy, grupach różańcowych, różach różańcowych, ona może mieć taki niesamowity wymiar świadectwa po prostu świadectwa. Umacniamy się wspólną modlitwą. I myślę, że wielu z nas może powiedzieć, że dobrze się pomóc modliło, że się porządnie pomodliło, że, że ten nawet widok innych ludzi, którzy się modlą, on nas może zachęcać do tego, żebyśmy modlili się do Pana Boga. Nie rezygnujmy z modlitwy wspólnotowej. Nie rezygnujmy z tego bycia razem. Cieszmy się, że, że są ludzie, którzy żyją tą samą wiarą, co my i dzielmy się my również naszą własną wiarą z innymi. Ewangelia opowiada o modlitwie. Jest to fragment, który wprowadza do modlitwy Ojcze Nasz. Jezus tłumaczy, żebyśmy na modlitwie nie byli gadatliwi jak poganie. Tro, troszkę inny wymiar niż kwestia wspólnotowa czy indywidualny, czy mamy dużo mówić, czy mało. Są tacy, nawet dzisiaj można spotkać ludzi, którzy uważają, że jak się dużo człowiek modli, to po prostu jest lepiej. Że jak ileś tych paciorków odmówi, ileś tych nowen odmówi, że jakby ilość się przekłada po prostu na jakość. Już nie mówiąc o tych, o tych różnych takich zastraszaczach, które można spotkać nas w kościele, że jeśli nie odmówisz takiej i takiej modlitwy, to spotkacie nieszczęście. Jeśli odmówisz, jeśli odmówisz tyle i tyle, to, to na pewno ci się uda. Jezus mówi jasno, nie chodzi o to, żeby wiele mówić, bo Pan Bóg wie. Pan Bóg przecież doskonale wie, o co my mamy się prosić, o co mamy prosić. Chodzi o to, żeby nasza modlitwa była miejscem, w którym my z jednej strony mówimy prawdę o sobie, a z drugiej strony otwieramy serce na to, żeby zgodzić się z wolą Bożą. Bądź wola Twoja. To słowo Ojcze nasz jest genialne, bo pokazuje, że jesteśmy razem, jesteś naszym Ojcem i że Bóg jest Ojcem przede wszystkim, a więc zwracam się do Ciebie z taką naprawdę przekonaniem, że Ty wiesz, co jest dla mnie dobre, Ty mnie kochasz, Ty jesteś wszechmogący, więc, więc Ty mi udzielisz to, co Cię proszę, ale też zwracam się z takim nastawieniem, że ja nie, nie szantażuję Cię, nie wymagam od Ciebie nie wiadomo czego, tylko po prostu chcę się nauczyć, jaka jest Twoja wola. Bo wiem, że Twoja wola jest najlepsza dla mnie i mamy dotąd się modlić, dopóki nie zgodzimy się z wolą Bożą, bo tylko wtedy będzie w naszym sercu pokój. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.